Zabawkowy kącik Rufusa Kłopotka. Witajcie! Dziś zrobimy gitarę z kartonu po mleku. Super! Będziemy potrzebować karton, gumki recepturki i dwa kijki. Ekscytujące! Zaczniemy od umieszczenia gumek na kartonie w ten sposób. Dobra! Jeśli nie macie kartonu po mleku, możecie równie dobrze użyć posoku lub innego podobnej wielkości. Nieźle nam idzie, co? Proszę bardzo. Super! Teraz bierzemy pierwszy kijek i umieszczamy go pod gumkami w ten sposób. Możecie użyć dowolnego rodzaju kijki, w mniej więcej tym rozmiarze, a nawet ołówki, kredki lub słomki. To świetnie! Drugi kijek wkładamy równolegle do pierwszego i przesuwamy na przeciwległy bok kartonu w ten sposób. Bułka z masłem! Proszę bardzo, nasza gitara jest gotowa. Wygląda niesamowicie! Możecie ozdobić ją jak chcecie. W tym przypadku zrobiliśmy otwór i ozdobiliśmy go kolorowym papierem. Uhuhu! Wspaniale! Tutaj możecie zobaczyć kilka innych przykładów, które zrobiliśmy. O rany! Wygląda świetnie! Jej! To było naprawdę niesamowite! Teraz spróbuję zrobić to samodzielnie. To do zobaczenia! Bawcie się dobrze!